Generalnie tak ludzie czasami w Polsce, jak jestem, nie? Tam pojadę sobie do skarka mojego synka, nie? Syna mam, nie? Pytają się tam, nie? Marek, jak tam ci się żyje w tej Szkocji? Czy tam coś, niczego ci nie brakuje? Czy pogoda jest w miarę dobra, bo to każdy mówi, że deszcz pada i deszcz pada. No czasami powiem, no nie, no jest trochę ten deszcz, nie? No, na pewno częściej niż w tej Polsce. Ale no, czego mi może braknąć? No praktycznie, no może was oprowadzę, żebyście... czasami sobie człowiek, jak nie ma co robić, nie, to coś tam zbuduje w ogrodzie. No akurat, tutaj to akurat jest bar, nie? Żeby sobie... W barze, żeby człowiek mógł sobie coś wypić. O, tutaj takie jest właśnie view ładne. Tu barbecue sobie ładnie można. O, tu przypalone od grilla, ale to naprawi się. Sobie tak, o, wieczorkiem tutaj na bilardzika, barek. No najbardziej tak podoba mi się tutaj, nie? Że to zrobione jest. Ogarnięte. O, jacuzzi. Można wieczorem sobie skoczyć do hot tub tak zwane, nie? Tutaj sobie imprezki można robić. Czasami, o, jak człowiek nie ma co innego, to na basen sobie można przyjść. Nie? Albo jak sobie co chce, na przykład wziąć sobie steam, tak zwany steam room, nie? Sobie tutaj elegancko, ładnie. Czy jak? A tak, już tam nie będę chodził po całym domu, nie? Bo to trzeba było pół dnia, żeby wam wszystkim pokazać, jak to się w tym domu żyje, nie? No, także tak to właśnie wygląda. Słuchaj, cieplutko teraz dzisiaj jest, fajnie. A jeżeli chodzi na przykład o mnie, no to co, no? O mnie, no to ja to tak żyję, no. Tutaj małe powdureczko. Zosia, chodź, córcia! Normalnie, domek jedno mały, rodzinny. Dwa pokoje, łazieneczka, kuchenka. O, żona jest. Tak, córcia. I tak se właśnie żyjemy, nie? Tak czy nie, córcia? No właśnie. Tak to właśnie jest. O, tutaj 12 metrów kwadratowych, zabawa. Jest, tutaj, o. Ładna. O, no wiem, no. Także tak to właśnie wygląda.